10 sierpnia wspominamy świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika. Wawrzyniec był jednym z 7 diakonów Kościoła Rzymskiego za czasów papieża Sykstusa II. Mimo że wiele osób sławiło jego bohaterską śmierć, wiadomości historyczne o nim posiadamy jednak bardzo skromne. Właściwie jedynym źródłem jest Liber Pontificalis, czyli Księga Papieży, który śmierć Wawrzyńca wiąże bezpośrednio z męczeństwem papieża świętego Sykstusa II, który zginął dnia 6 sierpnia 258 roku wraz ze swoimi 4 diakonami. Niektórzy pisarze współcześni w tym samym dniu i w tych samych okolicznościach sytuują męczeństwo Wawrzyńca. Temu jednak stanowczo sprzeciwia się powszechna i najdawniejsza tradycja rzymska. Jej wyrazem jest passio, czyli opis męki wielkiego diakona. Według niej Wawrzyniec miał być wyłączony z grupy skazanej na śmierć, która stanowiła orszak papieża. Wawrzyniec był bowiem administratorem majątku kościoła w Rzymie. Miał równocześnie zleconą opiekę nad ubogimi. Namiestnik rzymski liczył, że namową i kuszącymi obietnicami, a w razie potrzeby katuszami, wymusi na nim oddanie całego majątku kościelnego w jego ręce. Wawrzyniec miał wówczas poprosić o kilka dni, aby mógł zebrać skarby kościoła i pokazać je namiestnikowi. Kiedy nadszedł oznaczony dzień, diakon zgromadził całą biedotę Rzymu, którą wspierała gmina chrześcijańska. Miał przy tym wypowiedzieć słowa: oto są skarby kościoła. Zawiedziony tyran poddał go wyjątkowym katuszom. Walerian nakazał rozciągnąć go na żelaznych rusztach i wolno podgrzewać i piec żywcem w ogniu. Wawrzyniec miał się zdobyć jeszcze na słowa: widzisz, że ciało moje dość już przypieczone, obróć się teraz na drugą stronę. Święty Leon Wielki daje do tych słów piękny komentarz. Jak silny musiał być ogień miłości Chrystusowej, skoro gasił żar ognia naturalnego. Według wspomnianego opisu męki Wawrzyniec miał być przedtem biczowany knutami z drutu, potem wieszano go, wyrywając członki ze stawów. W żywocie jest podany jeszcze jeden szczegół. Kiedy prowadzono papieża świętego Sykstusa na śmierć z jego diakonami, chciał z nimi iść także Wawrzyniec. Wymawiał mu nawet słodko: gdzie idziesz, ojcze, bez syna? Jakże obejdziesz się bez swojego diakona? Nigdy nie odprawiłeś Eucharystii bez niego. Czymże więc mogłem ściągnąć na siebie twoją niełaskę? Na to święty Sykstus miał odpowiedzieć: dla mnie, steranego wiekiem, jest przygotowana mniejsza próba. Ciebie czekają wiele większe cierpienia, ale też i piękniejsze czeka cię korona. Niektórzy z krytyków są skłonni uznać ten dialog za późniejszy, dodany do opisu męczeństwa ku zbudowaniu wiernych. Niezwykłe okoliczności męczeńskiej śmierci poniesionej 10 sierpnia 258 roku rozbudziły w kościele rzymskim niezwykły kult Wawrzyńca. Święty Augustyn pisze, że jak Jerozolima szczyci się Szczepanem, tak Rzym jest dumny ze świętego Wawrzyńca. Największy poeta starożytnego chrześcijaństwa, Prudencjusz, w natchnionych strofach podaje, że bohaterska śmierć Wawrzyńca zadała cios bałwochwalstwu, które od tego czasu zaczęło chylić się ku upadkowi, aż do ostatecznego zwycięstwa Chrystusowego Kościoła. Ciało męczennika pogrzebał święty Justyn w posesji świętej Cyriaki. Co roku wierni tłumnie gromadzili się wokół jego grobu. Jego imię włączono do kanonu mszy świętej i do litanii do wszystkich świętych. Cesarz Konstantyn Wielki nad jego grobem w roku 330 wystawił bazylikę. Jeden z najdawniejszych zbiorów tekstów liturgicznych, zwany sakramentarzem leoniańskim, posiada kilkanaście różnych tekstów na uroczystość świętego Wawrzyńca. Z Rzymu kult męczennika rozszedł się na cały kościół. Niemcy przypisywali mu swoje zwycięstwo nad Madziarami w X wieku. Król Hiszpanii Filip II ku czci świętego Wawrzyńca wystawił w Escorial w pobliżu Madrytu, na stokach gór Sierra de Guadarrama, monumentalny zespół architektoniczny obejmujący Pałac Królewski, klasztor Augustianów i kościół jako wotum za zwycięstwo odniesione nad Francuzami w bitwie pod Saint-Quentin 10 sierpnia 1557 roku.
Wawrzyniec był już w starożytności i średniowieczu jednym z najbardziej popularnych świętych. Już w pierwszej połowie IV stulecia na cmentarzu przy Via Tiburtina obchodzono święto męczennika Wawrzyńca. Doznawał on czci jako szczególny patron ubogich, piekarzy, kucharzy i bibliotekarzy. Wzywano go na pomoc w czasie pożarów i przeciw chorobom reumatycznym. Postać jego otoczono wieloma legendami. Jemu także przypisywano, że co piątek schodzi do czyśćca, aby wybawić stamtąd choć jedną duszę. Kult świętego Wawrzyńca wcześniej rozprzestrzenił się także na ziemie polskie. Jest patronem Hiszpanii i Norymbergi, diecezji pelpińskiej i Wodzisławia Śląskiego. W ikonografii święty Wawrzyniec przedstawiany jest jako diakon, w dalmatyce czasami jako diakon ze stułą. Jego atrybutami są księga, karta, palma, otwarta szafka, a w niej księgi Ewangelii, sakiewka oraz zwój. Módlmy się. Miłosierny Boże, z gorącej miłości ku Tobie, święty Wawrzyniec, wiernie służył ubogim i odważnie poniósł swoje męczeństwo. Spraw, abyśmy miłowali to, co on miłował i wypełniali to, co uczynił. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christ.